Witamy w 11 odcinku Akademii KDMAX i zapraszamy do projektowania razem z nami. Dzisiaj w projekcie Otwartej Kuchni pokażemy możliwości edytora materiałów. Edytor materiałów wykorzystujemy do zmiany materiałów w pomieszczeniu. Dostępny w KDMAX edytor materiałów jest bardzo rozbudowany. Pozwala m.in. na wybranie predefiniowanego typu materiału lub na zdefiniowanie nowego. Każdy typ materiału ma przypisane właściwości fizyczne. Edycja rozmiaru mapy umożliwia dopasowanie rozmiaru tekstury na wybranej powierzchni. W tym przypadku płytki będą miały rozmiar 30x30 cm. KDMAX w prosty sposób można zmieniać kolor powierzchni. Możliwe jest to poprzez wpisanie wartości w odpowiednie rubryki lub przesuwanie suwaków. Dodatkowo możliwa jest zmiana jasności barwy, a także parametru mieszania kolorów, który zmienia nasycenie danego koloru w odbitym świetle. Kolejną opcją w edytorze materiałów jest możliwość zmiany parametrów odbicia oraz chropowatości. Parametry w zakładkach odbicie i przezroczystość są nadawane poprzez wybór typu materiału, ale możliwa jest również ich zmiana ręczna. Można także zmienić przezroczystość i nadać wypukłość powierzchni. Wartość wypukłości możemy edytować dopiero po wybraniu odpowiedniej tekstury. Ostatnią opcją, którą pokażemy, jest emiter. Służy on do kontroli jasności różnych części obiektu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejną lekcję w Akademii KDMAX. Do zobaczenia!